Dzień dobry, moi drodzy. Mamy okres Wielkanocy, a w związku z tym będziemy sobie dzisiaj robić koszyczek. Ja już tutaj mam taki gotowy. Koszyczek jest z butelki plastikowej. Zaraz pokażę Wam po kolei, co my musimy zrobić. Od razu powiem Wam, będziecie potrzebowali pomocy dorosłych, bo sami pewnych rzeczy nie zrobicie. Potrzebna nam jest plastikowa butelka. Mam. Musimy odciąć sobie dno, tak na takiej mniej więcej wysokości, chyba że chcemy mieć mniejszy koszyczek, płytszy. I teraz uwaga, to już robią dorośli, nie Wy. Ja może założę okulary, żebym to zrobiła dokładnie. Muszę się przebić i odcinamy. Staramy się, żeby mniej więcej było równo. Jak będzie nierówno, trzeba będzie poprawić nożyczkami. No, mnie nie wyszło równo niestety. Więc wyrównam sobie nożyczkami. Wyrównam sobie nożyczkami. To, co nam niepotrzebne, to odcinamy. Zaraz będę miała. Mam już odcięty dół. Ten będzie troszkę niższy od tego, co już mam. Teraz potrzebujemy pałączek. Pałączek też z butelki. Muszę tu znaleźć, bo tutaj gdzieś też miałam krzywo coś. Nacinamy i tniemy sobie paseczek. Teraz dojdę do końca. Wyrównam. I już wyrównuję. Zaraz będzie paseczek gotowy. Co niepotrzebne, odsuwam. Mamy pałączek. Teraz, żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy, żeby nam się nie przydarły, też dorośli to robią, nie Wy, musimy sobie tutaj opalić. Najlepiej tak dookoła sobie przejechać. I już mamy ładne. I tak samo nasze pałączki. Z jednej strony i z drugiej. To wtedy Wy się nie zarżniecie i karteczki czy bibuły Wam się nie oprzedzielają dobrze. Teraz uwaga. Musimy sobie tu ozdobić. Ja mam zieloną bibułę. Pasek szerokości będziemy sobie zaginali na pół, mniej więcej, i dookoła. Możecie przyklejać klejem, taśmą klejącą, albo zszywaczem. Ja mam zszywacz. No, dzisiaj w okularach muszę pracować, żeby było wszystko dokładnie. Ach, mocno. Przebijamy się. Jak macie zszywki, to i zszywasz to najlepiej. Zrobię. Szybciutko to zrobicie. Jeśli sami nie dacie rady, poproście dorosłych. Chętnie Wam pomogą zrobić koszyczek. Na pewno. No dobrze, to kończę więc sobie. I łapiemy już ostatnie. Zobaczcie, objechałam dookoła. Teraz nasz pałączek. Kawałek mi został, więc wykorzystam. Też, żeby nie uciekł mi kawałek bibuły, to przyczepię sobie zszywaczem. I odkręcamy dookoła. Możecie sami, a jak nie, nie będzie Wam wychodziło, to mama, tata, babcia, dziadziuś, ktoś dorosły. No. Starczy mi. O, prawie. Dobra. I też końcówkę łapiemy. Teraz słuchajcie. Musimy sobie
przyczepić. Albo wstawiamy pałączki do środka, albo na zewnątrz. Lepiej do środka, wtedy będzie ładniejszy. I też ja sobie zrobię zszywaczem. Tylko muszę z dwóch stron, żeby mi pałączek nie uciekł. Jeśli nie macie zszywacza, nie macie taśmy klejącej, może jest dziurka w domu, to wtedy robimy sobie dookoła dziurki i możemy przez te dziurki przewlekać sobie wstążkę czy bibułę i tu tak samo na dziurki przyczepić. I już mam, zobaczcie, koszyczek. Teraz tylko muszę ozdobić. Tutaj mam kwiatki z bibuły zrobione, ale możecie sobie z kolorowych kartek porobić. Wezmę dwie karteczki i narysuję sobie kwiatki. A może na sobie paski wytnę, to będzie szybciej, tak złożę. A mi wyskoczy kilka kwiatków. I teraz narysuję kwiatka. I go wycinam. I tak samo zaraz sobie zrobię z żółtymi. I teraz żółte. Każdy kwiatek może być inny. Ja zrobię tak, żeby to było szybciutko, żebyście widzieli. Trzy i już wycinamy. Myślicie, takie mogą być? Możemy im środki dorobić. W tych kolorach co mieliśmy na przykład. Już sobie zrobimy, złożymy karteczki, to nam od razu więcej wyjdzie. I to będzie dla żółtych. A to zrobimy dla czerwonych. Pamiętać, żeby to wszystko robić z dorosłymi. Pewne rzeczy, tak jak Wam pokazywałam, robią dorośli, bo Wy nie zrobicie tego. Zrobicie sobie krzywdę. No i gdzie jest mój meczik? A, jest mój meczik. Każdemu kwiatku, każdy kwiatek na środku dostaje kropeczkę i czerwone i przyklejamy. Jeden. O, te za wielkie mi się zrobiły, a już. Niech będą z daleka i będzie widać. I tu dostajemy do żółtych czerwone. Gdzieś mi się pochowały. Dobra. No i teraz każdy kwiatek smarujemy pod spodem i doklejamy. Możemy na zmianę. Ja może tu zrobię, to będzie szybciej. Czerwony. Znowu żółty. Mam nadzieję, że dobrze wyliczyłam. Gorzej mi braknie. Czerwony. O, to za blisko, no już. Żółty i czerwony. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki wyszedł koszyczek. Ten jest kwiatki z kolorowych karteczek. Tu z bibuły. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Mi pokażecie swoje koszyczki. Koszyczki na jakieś, nie wiem, niespodzianki. Może ktoś chodzi i szuka jajek czekoladowych pochowanych. No, to można w te koszyczki sobie chować. To już od Was zależy. Miłej pracy. Pa!